Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Uważaj na siebie. Będziemy tęsknić. Odezwij się, jak będziesz na miejscu. Kolejny SMS adresem wyładunku. Kolejne kilometry, drugi tysiąc w tym tygodniu. Żegnasz bliskich, rodzinę, jakbyś wyjeżdżał na wojnę. Nigdy nie wiesz, czy wrócisz cały i na spokojnie. Ciężki kawałek chleba, choć dla niektórych to sielanka. Siedząc za kółkiem fury, gdzie 40 ton na barkach. Wcale nie takie proste, jakby mogło się wydawać. Z góry oceniasz wszystkich, pytam kurwa, jakim prawem gardzisz tych biednych ludzi, którzy ryzykują życie za tych parę groszy. Chcą zarobić na rodzinę, na to godne życie, o którym każdy człowiek marzy, by nie brakło na jedzenie. Uśmiech dzieci był na twarzy, bo to spełnienie marzeń. Zdrowie, dom, własna rodzina, od kłamstwa z dala, od przemocy, chorych zdarzeń. Dzisiaj siadam za kółko, żegnam się i lecę dalej. Cześć, żegnam się i lecę dalej. Cześć, u nas wszystko gra. Dzieciaki zdrowe, właśnie wróciły ze szkoły, ja też w porządku. Myślę o tobie. Nie możemy się doczekać, aż wrócisz, wiesz? Uważaj na siebie. Słyszę tiry na tory, czytam bluzgi w komentarzach. Szofer tira znowu zaspał, wjechał w czyjś przydrożny garaż. Tylko kto mu kazał? Kto wywiera taką presję? Czemu się nie wyspał? Może popada w depresję? Ludzie, chuja wiecie, a mówicie. Sami skosztujecie chleba, to najlepiej zrozumiecie, na czym to polega. No i kto wywiera presję? Każdy chce mieć spokój, wolną głowę, czyste serce. Przecież nikt nie robi tego na złość. Dobrze wiem, co to znaczy. Sam się wyjebałem na bok. Czułem wielki strach, czy znowu zobaczę matkę. No i wszystkich w domu, których kocham ponad miarę. Siwych włosów przybyło na mej głowie, jak i brodzie. Serce biło szybciej, jakbym strzelał się na wojnie. Nikt tego nie pojmie, dopóki sam nie przeżyje. Wielkie pozdro dla wszystkich, dzięki Boże, że wciąż żyję. Cierpiał? O matko, jak się cieszę. Bóg nad tobą czuwał. Czekamy na ciebie. Teraz będzie trzecia zwrota, w pełni poświęcona jemu. Świętej pamięci Łukasz, wielki bohater w Berlinie, który oddał życie, aby uratować innych, walcząc z napastnikiem. Ostre noże poszły w ruch, zmniejszył ilość tragedii, ofiar nawet przez pół. Nigdy nie zapomnimy tego odważnego czynu. Twój syn może być dumny, razem z swoją piękną żoną. Dziś oddaję ci hołd, razem z tymi kierowcami, którzy jeżdżą na co dzień, zmagają się z problemami. Nigdy nie zapomnimy. Dziś ruszyłeś znowu w drogę, tą ostatnią, która prowadzi do Boga. Dobrze wiem, że za szybko zostawiłeś tutaj wszystkich. Przecież mogłeś żyć, sprawiać radość bliskim, dalej robić swoje, co kochałeś tak bardzo. A nie odejść zawczasu, pogrążając wszystkich w żalu. Dziś zdrowaśka za ciebie, abyś dotarł na miejsce zwane docelowo niebem. Łukasz, spoczywaj w pokoju. Byłeś dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrym człowiekiem. Do zobaczenia po tamtej stronie.